Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata 2023. Magnus Carlsen, czarnym kolorem, gra z Keimerem Vincentem. Młody Niemiec, wielki talent, uczeń Petera Lekko, niesamowity gość. Drama Carlsena, moi drodzy, w tej partii. Zaraz pokażę, o co tutaj chodzi. Przy okazji przypomnę o Polakach. Jan Krzysztof Duda oraz Radosław Wojtaszek nadal są w grze. Swoje pierwsze partie z tej rundy zremisowali. Czekają ich kolejne pojedynki. Trzymamy kciuki. Otóż partia rozpoczęła się ruchem D4 młodego zawodnika. Skoczek F6, C4, E6. Skoczek wyszedł na C3, D5. No i tutaj Vincent Keimer postanowił wybić na D5, czyli zagrać wymienny gambit hetmański. Już teraz troszkę rzadziej spotykany temat, aczkolwiek ścieżki tutaj są na pewno bardzo remisowe. Znaczy zawodnik grający białymi na pewno z remisu by się ucieszył, aczkolwiek ja nie zakładam, że on chciał zremisować partię białym kolorem. To jest ambitny gracz, nawet jak gra z Magnusem Carlsenem. Goniec G5, naturalna sprawa, goniec na B4 ze strony Magnusa. Oczywiście nie ma takich ruchów jak hetman A4 z szachem. Figury nie zdobywamy, bo zawsze jest skoczek na C6. Więc nastąpiło kulturalne E3, H6 i goniec F4. Tutaj oczywiście też można zagrać gońcem na H4, częstszy obrazek, ale goniec F4 jest jak najbardziej ok. Ja tutaj przypuszczam, że jak wyszedł sobie goniec na B4, ciężko jest wrócić gońcem na przykład na D6 i walczyć z tym czarnopolakiem. To jest tylko takie złudne moje myślenie. Możliwe, że tak można. Aczkolwiek jak już goniec wyszedł, no to goniec dlatego może też na F4. Nie wnikamy w to mocno. Po prostu figury się wyprowadzają w sposób naturalny. Goniec F5, goniec D3. Wymiana, wymiana jak najbardziej ok. C6. Oczywiście tutaj wymiana białopolowego gońca czarnych jest jak najbardziej korzystna. Zwróćcie proszę uwagę, pionki stojące na białych polach i goniec czarnopolowy to jest na pewno dobra tutaj kombinacja strategiczna. No i w tym momencie oczywiście pozycja jest względnie równa. Normalnie sobie tutaj gramy. Białe chciały tej pozycji. Skoczek E2, skoczek H5 i goniec E5. Bardzo ciekawe posunięcie, wymuszające troszeczkę, znaczy może być to wymuszające na F6, ale F6 jest tragiczne z uwagi na hetman G6 z szachem i potem bierzemy skoczka i po prostu można się poddać czarnymi. Ale to też tak troszeczkę przeszkadza temu skoczkowi w tym momencie. Skoczek zagrał na D7 i bardzo ciekawy ruch ze strony białych, choć względnie prosty, aczkolwiek z fajnym zamysłem. H3. O co chodzi w tym posunięciu? Oczywiście H3 może być ruchem wyczekującym, żeby zagrać G4 przy okazji, chociaż G4 można byłoby od razu, ale skoczek sobie wraca, więc nic się nie dzieje. Więc po H3 chodzi o to, że jak skoczek by zbił tego gońca, co nad czym możemy białymi ubolewać, ale absolutnie nie musimy, bo po wybiciu ten skoczek może mieć problem, grozi po prostu G4. No właśnie. I nie wiadomo, jak tutaj grać. Oczywiście wiadomo, no, trzeba grać G6, skoczek będzie się plątał i traci czas. A białe w tym momencie mogą zrobić na przykład długą ruszadę, uderzyć mocno w centrum, F4, pionki do przodu, żadnych problemów u białych nie ma. Ba, białe miałyby bardzo przyjemną pozycję. W tym momencie nastąpił powrót skoczka z H5 na F6. Goniec zatem zagrał na H2 i postanowił tutaj zachować swoje życie na szachownicy. Jest roszada, posunięcie A3, goniec wraca na A5. Oczywiście wymiana na C3 jest kompletnie taka normalna, czy bezsensowna w sumie, no bo tak zwyczajnie oddać gońca, lepiej trzymać go. No i zobaczcie też, jaki czas jest tutaj. Magnus zużył teoretycznie 8 minut, ja wiem, że jest czas dodawany, ale różnica 22 minut, no to jest sporo. Keimer po prostu więcej się zastanawiał w debiucie. Jest roszada, wieża E8, wieża AC1, normalne ruchy, hetman E7, prosty rozwój, B4, goniec wraca na D8, a na B6 jakby ruszył, to zawsze jest skoczek A4, skoczek wchodzi na C5, normalne rzeczy. Goniec sobie spokojnie wraca, skoczek G3. Wygląda dziwnie ten układ, blokuje gońca, ale skoczek ma chrapkę na wejście na F5. Oczywiście jakby nastąpiło G6, to jest kolejne osłabienie w obozie króla, więc to też jest takie właśnie wymuszone. Troszeczkę wtedy można wtedy wrócić i grać skoczkiem na przykład na F4. No można próbować przeciwnika prowokować po prostu takich ruchów jak G6. W tym momencie goniec na C7, skoczek F5, wymiana z szachem. Hetman E6, skoczek wrócił, hetman D6 i król G1. Moi drodzy, pozycja jest kompletnie równa. Żadna ze stron poważnie nie zagroziła drugiej stronie.
Nic się złego nie dzieje. Zwróćcie uwagę na czas Keimera. 27 minut do godzina 09 Magnusa Carlsena, więc Keimer bardzo długo myślał nad tymi rzeczami, może wymyślał różne plany. Tak to się dzieje. Ciekawy jestem, co w głowie siedzi takiego zawodnika. Fajnie było w ogóle zobaczyć analizę partii tych zawodników, co myśleli w danym momencie. To w ogóle uważam, tak przy okazji dygresja, jest to niezwykle cenne, jeżeli arcymistrz dzieli się swoimi przemyśleniami podczas partii, czyli taką analizą z planami. Coś fantastycznego, ale dobra, odbiegamy od tematu. Moi drodzy, A5 nastąpiło. Magnus próbuje oczywiście grać na wygraną. On zawsze próbuje grać na wygraną, nawet jak ma równą pozycję. Hetman B1 trzyma pionka. Skoczek na B6. Tutaj dobre pola się szykują dla skoczka. Nastąpiło bicie i skoczek C4. Oczywiście tragicznym błędem byłoby zbicie pionka, bo wieża B8 i tracimy hetmana, więc tak nie wolno. Hetman zagrywa na B4. I w tym momencie wieża A5. No i teraz nie wiem, czy Magnus w ogóle doliczył to wszystko w tym momencie, ale nastąpiło bardzo piękne posunięcie. Moi drodzy, skoczek D5. Któż z nas taki ruch by zagrał? Bardzo ładny ruch. Oczywiście to jest wzięcie pionka w tym momencie. Jeżeli nastąpiłoby bicie pionkiem, bo zobaczcie, że tutaj oczywiście skoczek broni, no to jest wieża C4 i tutaj białe miałyby ogromną przewagę. Jeżeli by nastąpiła wymiana do końca, to w tym układzie białe mają pionka więcej. Ten jest izolowany, czyli jest do wzięcia. No i tutaj technicznie białe by powinny sobie poradzić w tej pozycji. W tym momencie nastąpiło bicie skoczkiem i hetman zbił na C4, wieża na A3. W pionkach jest porówno. Tyle, że czarne mają dwie wyspy pionowe. Oczywiście ten pionek jest wolny. Można by powiedzieć, że pionek jest wolny i może zasuwać, ale to nie takie łatwe. Łatwiej to jednak atakować białymi. Hetman C5, wymiana nastąpiła. No i ja nie wiem, co Magnus miał w głowie w tym momencie. Znaczy on zagrał oczywiście na A8 wieżą, to jest wszystko dobre. H5, bo G6 trzeba zagrać najpierw H5, żeby nie było bicia pionka. G4 nastąpiło bicie, wieża A2. Wieża B1, wieża A1, tutaj wymiana nastąpiła, król G2, król F8, G5. No i moi drodzy, ta pozycja jest równa. Ta pozycja jest równa, a Magnus zagrywa ruch katastrofalny, moi drodzy. Aż się wierzyć nie chce, że w takiej pozycji były mistrz świata popełnia wielki błąd. No właśnie. Od razu powiem, co należałoby zagrać między innymi, żeby te pozycje trzymać czarnymi. Oczywiście białe próbują grać na wygraną, bo jest troszkę łatwiej grać to białymi na wygraną niż czarnymi, ale po prostym skoczek E7 próba wymiany. Oczywiście wymiana wiązałaby się z remisem bardzo szybkim. Skoczek na pewno by zagrał na D6. Posunięcie B6, moi drodzy. Wieża by musiała wrócić i na przykład F6. Tutaj czarne by spokojnie ustały te pozycje. Nie wiem, czy Magnus nie miał w głowie czegoś takiego, że muszę wygrać te pozycje. Szukam na siłę wygranej. Nie wiem. Bo w innym przypadku może zaproponowałby po prostu remis, jakby stwierdził, że tu nic się nie da ugrać, aczkolwiek zawodnik tej klasy nie proponuje remisów raczej i gra do samego końca, więc to jest też piękne w sumie, ale ruch, który jest niestety bardzo słaby, to skoczek C7. Dlaczego ten ruch jest bardzo słaby? Można sobie spróbować odpowiedzieć samemu na pytanie i znaleźć kontynuację. Ona jest dosyć prosta, po prostu skoczek D6 i różnica teraz polega na tym, że atakujemy pionka, pionek B7 się nie może ruszyć, bo zbijamy na C6. No właśnie, moi drodzy. I tutaj, jeżeli na przykład wieża by zagrała na B1, żeby tego pionka bronić, wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, jednak nie, bo jest wieża F5 i ten pionek ginie. No właśnie, po króle 7 na przykład skoczek na F7. Ta pozycja powinna być przegrana czarnymi. Oczywiście pionek zasuwa, ale białe zdążą go złapać. Chociażby jakimś manewrem wieża F3, E4, skoczek wraca. Oczywiście to trzeba dobrze policzyć, dobrze przekalkulować. Na poziomie arcymistrzowskim pewnie jest to względnie łatwe. Chociaż na 6 minutach Keimer, nie wiem, jakby sobie tutaj radził. Nastąpiło G6, moi drodzy. Skoczek zbił pionka. No właśnie, proste wzięcie pionka i białe tutaj niczym nie ryzykują. Wieża B1, skoczek D8 i wieża B5. Oczywiście, jak zbijemy na C6, to wieża bije na G5. Troszeczkę się upraszcza. Może czarne by miały szansę zremisować. A tutaj Keimer postanowił wymienić wieżę i grać skoczkówkę. Skoczkówki jak pionkówki w zasadzie, można tak stwierdzić, ale jednak i po jednej figurce jeszcze jest. Skoczek B4, król E7, no tutaj niestety dominacja białych jest fantastyczna. Król oczywiście jest tutaj w kwadracie pionka, więc to też trzeba brać pod uwagę. Jeżeli czarne na przykład by chciały wymienić na D5 skoczki, to król zawsze będzie w kwadracie pionka w razie czego, ale wymieniać też nie trzeba, to nie jest obowiązek. Skoczek zagrał na E6, król E2, czyli bliżej pionka, skoczek G7,
e4, nie wpuszcza tutaj biały nigdzie skoczka, król broni, skoczek g7, skoczek d3. Tu oczywiście widzimy, że jest więcej czasu, gdyż po kontroli czasu jest dodawany kolejny czas, więc miały więcej tego czasu na myślenie, na szczęście dla Kemera. Król e3, skoczek na g3, d5 nastąpiło. Zobaczcie, skoczek z d3 nie puszcza króla, to jest bardzo istotne. Pełna dominacja. Król c7, król do centrum, wszedł na d4, król b6, skoczek e5, no i tutaj pionek f7 jest bezbronny. Na co Magnus b4, wzięcie piona nastąpiło kolejnego, no bo też czarnymi ciężko się bronić pasywnie i czekać na egzekucję, bo tego pionka z b białe by na pewno były w stanie wziąć, jeżeli król by był od tego pionka daleko. B3, skoczek wrócił, skoczek dał szacha na e2, król e3, król b5, no i skoczek d3, wzięcie pionka, skoczek wraca, jest tutaj opcja bronienia na b2, zawsze można skoczka za pionka oddać już przy takiej przewadze pionków. Skoczek c3, d6, król wrócił i e5, Magnus Carlsen przegrał tę partię, poddał się, zresztą też słusznie, moi drodzy, bo tutaj nie ma co grać już, Kemer dałby sobie bez problemu radę, realizacja jest już bardzo prosta, między innymi dlatego, że na przykład jak skoczek zagra na b5, dajmy na to, to można grać f5 i po wybiciu jest ruch g6, pionek sobie tam szybko leci do góry, więc no, cóż mogę powiedzieć, przed Magnusem bardzo ciężkie zadanie, będzie miał partię rewanżową białym kolorem, zobaczymy, czy pokaże wielką klasę i ogra Kemera, bo przy remisie to Kemer przechodzi do kolejnej rundy, a Magnus znowu może nie mieć szansy na triumf w Pucharze Świata, co jest jego takim nemesis, można powiedzieć, i on po prostu chce wygrać ten Puchar Świata, to jest jedyny turniej, którego jeszcze nie wygrał w swojej karierze. Bardzo trudne zadanie, jestem arcyciekawy, co się wydarzy w późniejszych partiach. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!